Cześć, jestem Mateusz, byłem uczestnikiem pierwszego Synaju w Tarnowie na Niedzieli Palmowej. Najbardziej urzekła mnie Droga Krzyżowa, ponieważ było to piękne świadectwo ludzi młodych, swojej wiary. Wyszli na miasto i nie wstydzili się Pana Jezusa. Zapraszam Was na kolejny Synaj, który odbędzie się tym razem w Mielcu. Do zobaczenia. Cześć wszystkim, jestem Natalia i chciałabym Wam opowiedzieć kilka słów o Synaju w Bochni. Kochani, jak pewnie większość z Was wie, bo tam było bądź słyszało o tym Synaju, głównym motywem było oczyszczenie naszego serca. I to oczyszczenie było już od samego początku widać, chociażby podczas zawiązania wspólnoty, kiedy tak naprawdę dało nam się z cebra na głowy. A potem z każdym momentem tego Synaju robiło się coraz pogodniej, nasze serca robiły się coraz czystsze. I w sumie w takim pewnym momencie kulminacyjnym, właśnie podczas Eucharystii, już wszystko było piękne, nasze serca były czyste, pogoda fantastyczna. Kochani, w związku z tym właśnie przeżyciem, które było dla mnie bardzo, bardzo wyjątkowe, chciałabym Was zaprosić gorąco na Synaj w Mielcu, który już 5 grudnia. Jest to niesamowite przeżycie, niesamowite doświadczenie, doświadczenie piękna wspólnoty w naszej diecezji oraz niesamowite przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży. Warto z czegoś takiego skorzystać, ponieważ jest to pierwsze i myślę ostatnie takie wielkie wydarzenie w naszym życiu. Cześć, jestem Justyna. Brałam udział w ostatnim Synaju, który odbył się w Krynicy. Najbardziej spodobało mi się uwielbienie, które było uwieńczeniem całego wydarzenia. To zachęciło mnie do wzięcia udziału w kolejnym Synaju, który odbędzie się już 5 grudnia, na który serdecznie zapraszam. Cześć Boże, witam serdecznie. Wszystkich nazywam się ksiądz Tomasz Krawiec. Chciałem Was zaprosić na 4. spotkanie diecezjalne młodzieży, tak zwany Synaj. Mam nadzieję, że wiecie na pewno, co to jest. Tutaj mam reklamę tego wydarzenia, która za chwileczkę zawiśnie już na kościele. 5 grudnia, przybywajcie. Spotkanie rozpocznie się w Kościele Ducha Świętego, a potem przejdziemy na Halę Mosilu, gdzie będzie dalszy ciąg programu. Mamy nadzieję, że bardzo atrakcyjny będzie i taniec, i śpiew, i uwielbienie, i modlitwa, i Eucharystia, centralny punkt tego programu. Na drugi dzień, 6, zapraszamy, żebyście zostali na niedzielę. Będzie dla Was też niespodzianka dla wytrwałych. Do zobaczenia 5, 6 grudnia w Mielcu. Jestem ten od paciaciaka, ta paciaciakowa, tak ta paciaciaka, ja za nią pieszę. To ona przed tym psem!